Dzisiaj porozmawiamy o nieoperacyjnych metodach leczenia bezdechu sennego. 1/3 swojego życia śpisz. Chrapanie, bezdech senny, bezsenność, stres i wiele innych niszczą Twój sen. Stworzyłem stronę czasnaspanie.pl, bo wierzę, że wyspany może więcej. Nazywam się Robert Wendt, jestem lekarzem otolaryngologiem i wiem, co zrobić, byś w nocy spał lepiej. Otyłość, jako jedna z głównych przyczyn bezdechu sennego, może być leczona dietą. Jeżeli sam sobie nie radzisz z tą dietą, najlepiej udać się do specjalisty, czyli dietetyka. Udowodniono, że zrzucenie co najmniej 10% masy ciała przy otyłości powoduje znaczny spadek AHI, czyli takiego współczynnika, który nam mówi o tym, jak ciężki jest bezdech senny. Czyli zrzucenie masy ciała powoduje zmniejszenie nasilenia bezdechu sennego. Pozycyjne leczenie bezdechu sennego. Czasami zdarza się tak, że bezdech senny, możliwe, że u Ciebie, występuje głównie w pozycji na plecach. Czyli gdy śpisz na plecach, głowa jest odchylona, dochodzi do wystąpienia bezdechów sennych. I co wtedy zrobić? Mamy kilka metod. Od najprostszych. Do piżamy na plecach wszywasz sobie piłeczkę do tenisa. Robisz kieszonkę, wszywasz piłeczkę. Chodzi o to, że w momencie, gdy kładziesz się na plecy, Twój organizm stwierdzi, nie, coś tu jest niewygodne i obracasz się na bok. Wydaje się dziwne i śmieszne, ale czasami skuteczne. Poza piłeczką występują bardziej złożone metody. Nawet nie masz pojęcia, jak dużo mądrych, profesorskich głów i inżynieryjnych myślało nad tym, co zrobić, żeby śpiącego człowieka obrócić na bok, jeżeli ma bezdech senny, gdy śpi na plecach. Powstały różne urządzenia. Ciężko mi nawet wymienić nazwy, bo były różne, przeróżne. Widziałem nawet na Kickstarterze pomysł na takie urządzenie, które sprzedawano w Ameryce. Także jeżeli wpiszesz terapia pozycyjna, to znajdziesz takie urządzenia. I one oczywiście w pewnych rodzajach bezdechu sennego są skuteczne. Dlatego jeżeli nie masz badania poligraficznego snu, a podejrzewasz bezdech senny, warto je zrobić, bo właśnie w tym badaniu widać, czy Twój bezdech senny występuje głównie w pozycji na plecach, czy niezależnie od pozycji. Do leczenia bezdechu sennego, zwłaszcza jego lżejszych postaci, można stosować aparaty ortodontyczne. Są to takie aparaty, które mają za zadanie wysunąć Twoją żuchwę. Czyli jak masz tak żuchwę, to one robią, że żuchwa robi się tak. Tak to wygląda. Może nie pokazałem tego zbyt reprezentatywnie. Najlepiej wytłumaczy to Wam stomatolog, który zajmuje się ortodoncją lub chirurg szczękowo-twarzowy. I jeżeli masz cofniętą żuchwę i podejrzewasz się bezdech senny, to właśnie tam Cię kieruje, ponieważ jest to jedna z metod leczenia bezdechu sennego. Bezdech senny można leczyć również poprzez leczenie chorób całego Twojego ciała, takich jak niewydolność serca. Przy bardzo ciężkiej niewydolności serca również może dochodzić do bezdechu sennego. W tym przypadku centralnego, o którym już wspominałem nieraz, zapraszam do opisu filmu, lub na przykład chorób neurologicznych, które mogą wyłączać Twój ośrodek oddychania. W tym przypadku również mamy bezdech senny i poprzez leczenie chorób neurologicznych, kardiologicznych można pośrednio spowodować wyleczenie w jakimś zakresie Twojego bezdechu sennego. Jedna z najpopularniejszych nieoperacyjnych metod leczenia bezdechu sennego to maszyna CPAP. Określeń na tą maszynę spotkałem już dużo. Tak jak niektórzy pacjenci mówią, pompka do oddychania w czasie snu. Generalnie o co chodzi w tej maszynie? Ta maszyna ma jedno proste zadanie. Ma za zadanie utrzymać dodatnie ciśnienie w Twoich drogach oddechowych. Co to znaczy po ludzku? Chodzi o to, żeby po prostu drogi oddechowe się nie zapadły. Jeżeli powietrze z wykorzystaniem sprężarki, jaką tak naprawdę jest urządzenie CPAP, będzie wtłaczane do Twoich dróg oddechowych, powoduje to uniesienie dróg oddechowych i utrzymanie ich bez zapadnięcia się. Jest to dość często wykorzystywana metoda. Istnieje odwieczny konflikt między laryngologami i pulmonologami, co jest lepsze. Dotychczas nie ma jednej jednoznacznej odpowiedzi, co będzie lepsze. Ja jestem zdania, że po prostu w zależności od tego, jak ciężki jest bezdech senny i jakie są tolerancje pacjenta, wykorzystujemy tą metodę, którą uznamy za
wygodną i taką, która ma szansę zadziałać. Często pacjenci pytają, czy to jest refundowane. Tak, NFZ refunduje takie urządzenie. Dlatego często, jak widzisz cenę aparatu CPAP, to musisz odjąć od tego 1890 zł, bo taka właśnie jest kwota refundacji aparatu CPAP przez NFZ. Kto może wystawić taką refundację? Otóż może to zrobić laryngolog oraz lekarz chorób płuc, czyli pulmonolog. Na zakończenie tego odcinka chciałbym Ci powiedzieć, że ja jako laryngolog stosuję obie metody, zarówno operacyjne, jak i nieoperacyjne. Jeżeli z pacjentem uznamy, że leczenie operacyjne będzie lepsze dla pacjenta, to staramy się tak zrobić, żeby dopasować odpowiednie leczenie. Jeżeli uznamy, że proteza CPAP będzie najlepsza, dopasowujemy protezę CPAP. Oczywiście, żeby wybrać odpowiednie leczenie, musisz mieć na ten temat więcej informacji. Jeżeli chcesz uzyskać te informacje, zapraszam Cię na moją stronę czasnaspanie.pl. Tam znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.